Szuka. Szuka dalej. Człowiek kapusta! Jest po prostu niewidzialny! Przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Fortnite. I dzisiaj, moi drodzy państwo, przetestujemy sobie skin Wanderlust, czyli skin superbohatera, którego możemy totalnie modyfikować. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jeżeli ubierzemy naszego superbohatera tylko na kolor zielony, czy pozwoli nam to zdobyć przewagę nad innymi graczami, ponieważ nie będą nas totalnie widzieli w bardzo oczywistych miejscówkach. Na przykład będziemy udawali kaktusa albo krzaczek i postaramy się właśnie w ten sposób wygrać grę. Umówmy się, moi drodzy, w ten sposób, że jeżeli pod ten film stawicie tak 10 tysięcy łapek, to nie jest dużo, a wy nieraz pokazywaliście, że 10 tysięcy to jest dla was tak offbeat, to w następnym odcinku przebieramy się naszym Wanderlustem na kolor czarny i stajemy w bardzo mrocznych miejscach. Będziemy nie dość, że straszyli ludzi, no to jeszcze ich wyjaśniali. A powiem wam, że jeżeli Wanderlust jest przebrany na kolor czarny, to totalnie go nie widać. Wygląda jak taki zwykły czarny cień. Postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku rozdam wam 100 zł PSC, dokładnie dla moich wspierających. Jeżeli macie wpisany kod Farel w sklepie Fortnite, subskrybujecie już ten kanał, zostawiliście łapeczkę w górę, no to jeszcze w komentarzu napisz swój nick z gry Fortnite, a ogłoszę wyniki w następnym odcinku, bo być może właśnie ty wygrasz 100 zł. Zapraszam wszystkich oczywiście na pixieshop.pl po przekozackie koszulki dla spoconych graczy, link w opisie. Dobra, moi drodzy, zaczynamy zabawę. 2, 4, 6, 8 osób leci na domenę Duma, więc będzie kogo trollować. Gorzej jakby nie było tutaj osób, był przypałbym po prostu stał sobie jak kołek i nic nie robił. Dobra, mamy chłopa na dachu, który ma już broń, widziałem. Ja też teraz otwieram skrzynkę, biorę PM-a i uciekam, nie wiem dokąd jest ta spłuczka. Nie pamiętam dokładnie, dobra, jest jakaś pompa, jest git. Są bandaże, PM-ik, generalnie sztonks, moi kochani. Hop! I proszę państwa, Farel wygląda niczym krzak. Bynajmniej mam taką nadzieję, że nikt mnie nie zobaczy. Jakiś chłop wyskoczył z płuczką, to chyba ten naprzeciwko. Widzę go. Widzę go, wyskakuje. Nic nie robi, nic nie robi, powoli się wyłonił. Hop. Udaje dalej krzaka. Namierzy mnie czy nie? Nie wiedział kto to. Jedzie ciężarówka, najgorzej. Nie rozjedź mnie tylko, proszę. Idzie, idzie piłkara. Nie widzi mnie. Podejdź tu bliżej, proszę cię piłkara, chodź tutaj. Idzie. Idzie. Dobra, przebiegł, nie widział. Dobra. Czas na ciebie, kochanie. Bo potrzebuję kiwików. Dobra, skin jak najbardziej działa, jest OP, jest OP. Wychylmy się tym razem troszeczkę bliżej. O kurde. Okej, udaję krzaczek. Chyba mnie nie widział. No myślę, że nie. Dobra, widzę chłopa z przodu. On wszystkich pozamiatał, on będzie szedł zaraz. Stajemy sobie tutaj. Nie wiem, czy słyszał ten dźwięk, czy nie. Przebiegł, no kurczę, mogłem stać w tych krzakach. Ach, najgorzej. On chyba poszedł po safe. Rzucił sobie jakieś splasze. Tak. On jest w sejfie. I ja mu, moi drodzy, kradnę helikopter i lecę dalej. Ale jeszcze mu nade'ów trochę wcisnę do środka. Łap mordeczko! No i wjeżdżamy! Na haciendę, byczku! Elo! Helikopter zaparkowany z pełnym bakiem. Stoi na zewnątrz, więc nie ma co się bać. Leczymy się i lecimy dalej. Trafił mnie. Wypijmy sobie kewika jednego. Wejdźmy sobie nieco wyżej, wypijmy sobie trzeciego. Elo mordo! Ej, nie, bo mnie zabije, zabił mnie! Nie wierzę w to, mam, po prostu w to nie wierzę. 10 HP, najgorzej. Widzę chłopa. Nie to! Nienawidział mnie! Byku! Nie ze mną te numery, tak? Nie ten taniec po prostu, że musiałem go zabić. Najgorzej! Dobra, słyszę jakieś strzały, tylko nie wiem gdzie ten chłop jest. A, chłop jest na dole. No dobra, dobrze wiedzieć. Nie wiem z kim on tam walczy.
Ale Doom jeszcze jest żywy w domku, z tego co widziałem. Więc nie ma karty, co on tutaj robi? Wychodzi na zewnątrz? Tak, wychodzi na zewnątrz. Przebiegnij koło mnie, proszę cię, przebiegnij koło mnie, mordo. Zbiera płoty. Co on robi? Gościu był po prostu w szoku, że chłop sobie stał w krzakach. Tak, o jak szef. Co, walimy na dziurę Dooma. Bierzemy safe i lecimy dalej trollować wariatów. Let's go. Elko. Elko i LKN. Mówić to coś, Doom? No właśnie. Mam nadzieję, że tak. Widzę chłopa z przodu. Halo, halo, halo! Nie! To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I cyk. Widzę chłopa naprzeciwko. I chłop, który koło mnie przejechał i mnie nie widział. I prawie dochował tym Lamborghini. Taki świr totalny. Jestem mega ciekawy, czy kogoś ustrzelę. Stajmy sobie troszeczkę bliżej koło tej taryfiary. Może uda nam się taryfiarę nabrać. No dobra. Nie wiem, czy mnie widziała, czy też nie. Mi się wydaje, że raczej nie. Nie, no uciekła. Nie wierzę, a taryfiara mnie nie widzi. Coś pięknego, po prostu ten skin jest najlepszy. Serio wam mówię, ten skin jest najlepszy. Dobra, dawaj taryfiara, przyjdź gdzieś tutaj bliżej mnie, proszę cię, podejdź. Podejdź tutaj. Jest. Jest u góry. Mnie nie widzi dalej. Coś pięknego po prostu. Szuka, szuka, jakiś spocuch, nie? Totalny spocuch, patrzcie. Jest tutaj. Szuka. Nie no, po prostu w to nie wierzę, zobaczcie. Chłop nie ma pojęcia, o co chodzi. Szuka, szuka dalej. Jest moim mistrzem. Człowiek kapusta. Jest po prostu niewidzialny. Jestem niewidzialny, rozumiecie to? Nie wierzę, jak on przejdzie tym razem. Nie, no po prostu jest mistrzostwo świata. Nie no, chłop nie wie, gdzie ja jestem. Zobaczcie, zobaczcie, jak ja troluję. On myślał, że to jakiś inny chłop. Widzi mnie. Pokaż Farel klasę! Tak jest! Tak jest! To była chyba najlepsza akcja dzisiejszego odcinka. Jeżeli mordka ci się uśmiechnęła, gościu, i byłeś w szoku, co ten chłop robił, tak samo jak ja, no to strzel tego lajka. Strzel tego lajka, to jest coś pięknego po prostu. Ten skin jest OP! OP! Chłop mnie nie widzi, czas chodzi. Chłop mnie nie widział, czujecie to? Mi się po prostu w to wierzyć nie chce, co się dzieje z tym skinem, naprawdę! Dobra, udajemy krzaczka, mam nadzieję, że mnie nie znajdzie w ten sposób. Ja się chowam tyłem i nara! Jestem w strefce, ale nara! Teraz się okaże, czy ten skin jest pay to win, czy też nie. Dobra, ja chłopa widzę, ale on mnie nie widzi. Nie, no jednak mnie zobaczył! Ajajajajaj, a chciałem jak najdłużej ciągnąć tę grę właśnie w udawanko. No niestety, niestety. Dobra, moi drodzy, lecimy jeszcze raz z meczykiem. Tym razem będzie troszeczkę więcej zabijania, a mniej pajacowania. Dobra, lądujemy na tą chatkę. Jakiś chłop był chyba u góry. Jest jakaś broń? Jest PMI, Cox. Jest czym zabudować. Zaraz będzie. Jest skrzynka kolejna? Jest, dobra. Pompę daj, daj pompę, daj pompę, daj pompę, daj pompę. 50 kewy, jest pompa. Woo! Dzień dobry panu. Fajną pompkę miał, kurczę. Dziękuję ci ślicznie za pompkę, przyjacielu. No ale nie dziękuję ci za to, że mi zbiłeś kewa, wariacie. Dobra, widzę chłopa. Łap najdy, byczku.
Ale nie wiem, gdzie jest jego kumpel. Dobra, on jest tam na dachu, okej. Wszystko jasne. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Trzeba zjeżdżać na chłopa. Au! Trafił! Trafił, moi drodzy! No, zapraszam kumpla. Ile on ma życia, ten chłop? Przepraszam państwa bardzo. Nice! Chciał mi na papryczce porobić. No chyba nie wiedział, z kim tańczy, co? Musimy biec do strefy, bo strefka nas niestety goni. Zostało 5 osób w grze, razem ze mną, więc no jest szansa na wygranie tego challenge'u, ale zobaczymy. Co to są, kewiki? Tak, to są kewiki. To jest rzecz, którą potrzebuję. To jest rzecz, której potrzebuję. I tutaj mamy jeszcze, patrzcie, emeczkę. Przeładuję ją od razu. Ile kewów? O! Aż tyle? Dobra, apteki, kewy są. Lecimy w nich. Lecimy, dur. Dobra, jak ja im to kolapsuję, co oni robią, te chłopaki? Na czym to się trzyma? Na czym to się trzyma? Leci! Leci na dół! Dostał! Dostał! To jest ten skin? Yes! Pay to win! Co tu się wydarzyło? To ja nie mam pytań. Chłopaki myśleli, że są chyba 1v1. To mi się podoba. Jak widzicie, moi kochani, udało nam się wygrać. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że skolapsuję tych gości. Nie chciałem też się za mocno wychylać. Chciałem jeszcze kogoś przytrolować w ostatniej strefie, no ale niestety nie zdążyłem, bo ich skolapsowałem. No i w jakiś sposób wygrałem. Zostawiajcie łapeczki w górę, a w następnym odcinku będziemy trollowali widzów Wanderlustem, tylko że przebranym na kolor czarny. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wspierajcie z Conan Farrell, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!